Jesteśmy z Kubą Myszkorowskim ze Stackora. Cześć Kuba. Cześć, witam. I mając tę okazję, że rozmawiamy razem, to jesteśmy też tak naprawdę po nowym roku, więc powiedz mi, jaki był poprzedni rok w wykonaniu Stackora, co zrobiliście, czym się możecie pochwalić? No bardzo dobry, bo się rozrastamy cały czas, jeżeli chodzi o przede wszystkim nasze pokrycie skautami rozgrywek. Idziemy coraz bardziej w to, żeby być na miejscu, tam gdzie dzieje się coś ważnego w sporcie, żeby naszym klientom dostarczać najszybsze dane. Więc weszliśmy w parę rozgrywek jako oficjalni dostawcy. Jesteśmy teraz oficjalnie partnerami Polskiej Ligi Hokeja, Polskiej Ligi Ekstraklasy Futsalu. Doszło nam jeszcze bardzo fajna i przyjemna sprawa, ponieważ Superliga Piłki Ręcznej zdecydowała się tak, żeby rozgrywki kobiece były pokryte naszymi oficjalnymi danymi. I to jest coś, z czego jesteśmy bardzo dumni, bo nie ukrywamy, że jest to pewien kierunek, na który chcemy mocno stawiać, czyli bycie partnerem dla profesjonalnych rozgrywek sportowych. Tak, poprzedni rok też upłynął tak naprawdę pod znakiem problemu właśnie dla firm, które dostarczają czy to wyniki, czy nawet kursy. Mówimy tu m.in. o umowie BetGenius, czy mówimy też o zamieszaniu związanym z niższej rangi turniejami tenisowymi. Jak wy się na to zapatrujecie? Jak te problemy ewentualnie mogą wpłynąć też na wasz biznes? Znaczy, oczywiście śledzimy to, co dzieje się na rynku i widzimy, że niektóre z firm próbują bardziej agresywnie egzekwować swoje prawa, bo siłą rzeczy są to ich prawa, tak, wpisane w umowy. Mamy swoje strategie, która nas także ma w tej nowej rzeczywistości gdzieś umiejscowić. Oczywiście nie mogę nie opowiadać. Natomiast jest wiele innych sposobów, żeby na tym rynku istnieć i funkcjonować, nawet nie będąc obecnym na stadionach takich jak na przykład Premier League, tak? Bo tam ma ktoś inny prawa. Są na to sposoby i to sposoby, które są bardzo wygodne i wydaje mi się komfortowe dla klientów, więc oczywiście dostrzegamy, że jest to pewna zmiana trendu, ale nie postrzegamy tego tylko wyłącznie jako zagrożenie. Także jako pewną szansę, żeby rozwinąć nieco inny sposób współpracy z klientami. A nieoficjalnie przed rozmową mówiliśmy o tym, że tak naprawdę w obecnych czasach coraz trudniej gdzieś tam się wyróżnić produktem, jakością. W takim razie czym wy tak naprawdę chcecie wyróżniać się na rynku? Czym uważacie, że jeszcze można poprawić pewne rzeczy? Znaczy niezmiennie coś, co tu u nas jest taką siłą wyróżniającą się, to jest to, że my jesteśmy bardzo nastawieni na klienta i to nie jest taki slogan, bo to się przejawia w tym, że jesteśmy elastyczni w tym, jak współpracujemy, co dostarczamy, bo cały nasz produkt i w ogóle cały Stackore jest skalowalny w tym, co robimy, więc jeżeli przyjdzie nowy partner, który będzie chciał rozwinąć się o kolejne sporty lub kolejne rozgrywki, to nie usłyszy od nas nie, usłyszy tylko kiedy to będzie możliwe, bo cały pomysł tej firmy jest taki, żeby rosnąć, a nie żeby dojść do jakiegoś poziomu i na nim się zamknąć. To po pierwsze. Po drugie, wydaje mi się, że wyróżnia nas to, że my próbujemy nadążać za potrzebami rynku i wyprzedzać pewne rzeczy, które się wydarzą. Widząc to, jak rozwija się betting w Afryce, w Ameryce Południowej, gdzie nie zawsze jest dostęp do szybkiego internetu, postawiliśmy bardzo mocno na przebudowę naszych trackerów, tak żeby na tych urządzenia, które będą korzystały z nieco słabszego internetu, ładowało się jak najszybciej, więc zmniejszyliśmy znacznie czas ładowania się trackera, zmniejszyliśmy jego wagę. Wszystko po to, żeby koniec końców ten finalny klient, który odpali sobie to na komórce, miał pełną możliwość korzystania z tego bez tracenia dużej ilości danych. Więc staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom także tych nowych klientów. Dobra, jeśli jesteśmy już przy samych klientach, no to na polskim rynku jakby jesteście rozpoznawalni, jakby nie trzeba was w branży tak naprawdę przedstawiać. Ale co właśnie z rozpoznawalnością na rynkach zagranicznych? Mówię też o Europie, czy o rynkach afrykańskich, o rynkach z Ameryki Południowej na przykład. Jak tam to wszystko wygląda? Jakimi nowymi klientami głośnymi możecie się też pochwalić? No tutaj dopiero są sprawy w trakcie rozwoju, natomiast my nie ukrywamy, że mamy nastawione kampanie na te rynki. Pewną specyfiką rynku, o których wspomniałeś, na przykład tak Ameryka Północna i Południowa, jest to, że tam troszeczkę inne rozgrywki i troszeczkę inne sporty są w potrzebie, więc też rozbudowujemy naszą ofertę o to, bo nie chcemy pójść do niektórych z potencjalnych klientów już teraz, tylko poczekamy jeszcze, aż ta oferta będzie gotowa pod ich potrzeby. Natomiast nawet dzisiaj tutaj myślę, że będziemy zamykali współpracę z takim dużym partnerem, który będzie działał w Afryce z operatorami stamtąd, więc jak najbardziej też wychodzi o potrzeby tych rynków. Natomiast to, jak domyśla się, nie są kwestie, które dzieją się bardzo szybko z dnia na dzień, tylko to są często rozmowy trwające tygodniami, miesiącami, bo oczywiście jest duża konkurencja na rynku, no ale koniec końców wygrywa ten, który ma najlepszą ofertę i chyba jednak najlepsze podejście do partnerów. To też nie jest tak, żebyście mogli zeskalować ten biznes szybciej tak naprawdę. No potrzebne to są duże tak naprawdę nakłady finansowe, bo nawet jeśli weźmiemy pod uwagę to, że na innych kontynentach rozgrywane są inne dyscypliny, no tak naprawdę nawet przykład tych skautów, których trzeba tak naprawdę wyszukiwać, no to żeby zrobić nawet mały postęp, no to niestety te nakłady pewnie są znacznie większe niż w przypadku nawet Polski.
Jasne, że tak, ale też cały pomysł na firmę, jaką ma Tomek, był taki, że ta firma nie konsumuje tego, co zarabia, tylko inwestuje. Więc od początku było założenie takie, że to, co zarabiamy, w dużej części inwestujemy w nowe, nie tylko produkty, ale też nowe rynki. Więc siłą rzeczy tak to jest pomyślane, żeby to rozbudowywać. I w wielu przypadkach my wpierw powiększamy ofertę, nie czekając na zapotrzebowanie klienta, bo zakładamy, że zapotrzebowanie i tak się pojawi. Więc tak naprawdę wszystko, co udaje nam się nadwyżką zrobić, staramy się w dużej części przeznaczyć na to, żeby się rozrastać. A jeśli chodzi o kulturę pracy, czy o to, jaką firmą jesteście, czy możemy już powiedzieć z całą stanowczością, że StatsCore jest firmą międzynarodową? Czy zawsze nią było, od samego początku, od pierwszej chwili był firmą międzynarodową, bo zajmował się tylko polskimi rozgrywkami i od początku działał na skaucie nie tylko polscy. Nasi klienci głównie tak naprawdę wywodzą się nie z Polski, a z innych krajów, Europy, Azji, Afryki, Ameryki Północnej i Południowej, więc wydaje mi się, jakby może zmienia się tylko proporcja, ale od samego początku była to firma, która nie była nastawiona tylko łącznie na rynek polski, co nie zmienia faktu, że to dla nas bardzo ważny rynek i zawsze będzie dla nas niesamowicie istotny i cieszy nas to, że kolejni partnerzy, którzy wchodzą na rynek polski, oficjalni bukmacherzy, często pierwsze kroki zwracają do nas, co też pokazuje nam, że zbudowaliśmy sobie jakąś rozpoznawalność, ale przede wszystkim wiarygodność, bo to jest najważniejsze na tym rynku, gdzie siłą rzeczy każdy każdego zna i każdy z każdym rozmawia, więc jeżeli nie jesteś wiarygodny, jeżeli nie dostarczasz rzeczy, które są sprawdzalne, które są niezawodne, no to gdzieś pójdź za tym fama i stracisz kolejnych klientów. Jeżeli przechodzą następni, no to świadczy tylko o tym, że nasi partnerzy już dzisiaj mówią o nas tylko dobrze i wielkie dzięki im za to. Okej. Dzięki wielkie za rozmowę. Dzięki.